Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuksa. Słuchajcie, zaskoczenie poszło pełne, bo wiecie co się wczoraj ukazało? Elementary OS pełna wersja, naprawdę pełniutka wersja, nie było bety. Beta widocznie była dostępna tylko dla tych płacących na GitHubie, dla wspomagających na GitHubie. Żeby sprzęt, jak najbardziej ja się z tym zapoznałem, przynajmniej częściowo, dlatego, że mam odpaloną sesję X11, ponieważ są tutaj dwie sesje, słuchajcie. Pierwsza sesja to jest X.org, X11, ona jest standardowa, ale jest prowadzona druga, tak zwana Secure Session, sesja bezpieczna, czyli Wayland. I Waylanda będę sprawdzał przy Was. Koniec gadania, lecimy na żywy sprzęt. Mam nadzieję, będzie się fajnie oglądało. Witam na pulpicie Elementary OS 8. Wynik, super position na dzień dobry, tak? Na dzień dobry tutaj 11700. Wysoko, to trzeba ładnie przyznać. To jest oczywiście X11. Zmiany, jeżeli chodzi o zmiany, to ten dock już nie jest plankiem. Kiedyś tak fajnie się powiększał i plumkał i tak dalej, tak dalej. Już tak robi, to jest ich dock. Napisany specjalnie dla Waylanda, tak? Przeprojektowany i coś takiego i tak dalej. Nie ma tutaj specjalnych ustawień, nie ma nic. Jeżeli chodzi o zestaw aplikacji, jest praktycznie dokładnie taki sam jak był. Tutaj, jeżeli chodzi o ten ich, cały w ogóle pulpit, to jest tak zwany Pantheon. To się prawie niczym to nie różni. Dużo zmian graficznych jako tako nie ma. Powiem tak, jeżeli chodzi o sieć, to tutaj miałem małą wtopę, ponieważ nie było ani Samby, ani NFS-a. No ale to jest raczej standardowe. To wszystko w ogóle jest oparte o Ubuntu 24.04. Po zainstalowaniu pakietu Samba, jak widać, wszystko ładnie nam tutaj chodzi. Prawie wszystko. Słuchajcie, problem jest taki, że tu sobie chcąc odpalać filmik, tak, częściowo w ogóle tu jest zrobione połączenie takie. Jeden klik to wchodzi w katalog, a dwa kliki trzeba odpalić plik. No jest to trochę niezbyt pomieszane, no ale okej. Odpalmy sobie tutaj jeden program, znaczy odpalmy sobie film. No i tak jak widać, niestety nam to nie działa, tak? Dlaczego nam to nie działa? O, teraz się uruchomiło, dobra, sorry. W każdym razie mam tutaj parę filmów, które nie działają w ogóle, tak? Nie da się ich w standardowym, no ten akurat chodzi. Ale są filmiki, których się nie da tutaj uruchomić standardowej aplikacji odtwarzającej, czyli tej filmy. Musimy zainstalować sobie MPV. MPV odtwarza nam tutaj akurat wszystko. Jeżeli nie macie Samby postawionej albo NFS-a, to wyszukiwaniem Wam tutaj nic to niestety nie da. Trzeba to zrobić, że tak powiem. Tak jak wspomniałem, jest to oczywiście Pantheon. Tutaj troszeczkę nam przeprojektowano temat. Autorka, głównodowodząca tego systemu, bo to jest kobieta najbardziej, tak? Poinformowała we swoim wpisie na blogu, że mocno poszli w usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, z różnymi niepełnosprawnościami. Co ostro widać, ponieważ słuchajcie, mamy tutaj na dzień dobry klawiaturę ekranową, mamy tutaj czytnik ekranu do włączenia, również fajna funkcja pod tytułem zwiększanie, zmniejszanie fontów, to mi się akurat podoba. Tutaj w tej wersji mocno się na tym, że to będą skupili. Słuchajcie, teoretycznie tutaj jest przerobione menu całe to systemowe, być może to będzie widać na sesji Wayland, tutaj na sesji X.org. Nic się nie zmieniło, ikonki nadal są malutkie i tak dalej, i tak dalej. Więc te krzykliwe screeny na wszystkich portalach internetowych mówiące o nowych ustawieniach chyba dotyczą sesji Wayland, a nie tutaj sekcji X11. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o przeprojektowanie różnych rzeczy. Słuchajcie, przechodzimy sobie tutaj na ustawienia, tak, system operacyjny i mamy aktualizację. Aktualizacje w tej chwili są podzielone na dwie rzeczy, znaczy na dwa etapy. Pierwszy etap to są flatpaki, które są aktualizowane osobno, tutaj online, bez wymogu restartu komputera. Druga rzecz to są aktualizacje systemowe, po których należy zrestartować komputer, bo są robione offline. Kolejna rzecz bardzo ważna, o której nie powiedziałem w intro, mówię teraz, słuchajcie, nie ma możliwości zrobienia aktualizacji 7 do 8. Jest to wysoce niezalecane przez deweloperów, należy po prostu mając czy tam 6 czy 7, trzeba zainstalować Elementary OS całkowicie od zera. Być może kiedyś będzie zrobiony upgrade, będzie możliwość zrobienia upgrade'u, ale raczej jest to bardzo wątpliwe, bo to jest naprawdę bardzo dużo zmian, to Ubuntu się pozmieniało. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, popatrzcie się na to oprogramowanie i tak dalej, mamy tutaj osobne okienko, tego chyba nie było przedtem. Jeżeli chodzi o sprzęt, który mamy, wszystko tutaj jest, że tak powiem, w porządku. Co do sterowników, automatycznie jest instalowana Nvidia, 550 sterowniki, Nic nie robiłem, podstaw zainstalowałem to po prostu z ISO. Sterowniki zostały automatycznie tutaj zainstalowane. Mamy tutaj przyprojektowane menu monitory, które teraz jest cholernie niewygodne, chyba że tak było przedtem, ale nie pamiętam szczerze mówiąc. Wielki ekran, który no nic nie możemy zmienić, trzeba klikać dopiero tutaj i tu zmieniać nam rozdzielczość. W ten sposób jest to tutaj zrobione. Oczywiście światło nocne jest ogarnięte, zobaczmy sobie czy to ładnie nam działa. Powinno ładnie się tutaj TGS, no i no, teoretycznie mam sterowniki Nvidia zastrzeżone, więc to powinno ładnie działać. Ale nie zmienia się w ogóle, ani na fizycznym monitorze, ani na tym. No niestety. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, dla wielu osób z niepełnosprawnościami jest tutaj dużo udoskonaleń, tak? Czyli jeżeli macie jakieś tam problemy ze ślepotą barw i tak dalej, jest możliwość sobie tutaj rzeczy różnych ustawienia, tak? Widzicie, że to się ładnie wszystko nam zmienia. Kolejna rzecz, która tutaj jest niezbyt teges, to ciągle podskakujące okno tutaj. To nie wiem, dlaczego to podskakuje. Bo po prostu podskakuje, bo podskakuje. Jeżeli sobie otworzę parę okien danej jakiejś tam rzeczy, na przykład czy przeglądarki, czegokolwiek innego, to to podskakująca ikonka jest w kółko. Nie wiem, co to ma spowodować, że pokazanie, że jest nowy układ okien, załóżmy tak, że niby lepiej to jest zrobione i tak dalej, ale to po prostu wkurza, to jest moja opinia. Patrzcie, otwieram sobie parę okienek, dajmy sobie na to, wyciągniemy, a nie będzie 119, to jest mój NAS. Mogę go wyciągnąć stąd? Nie wiem, czy mogę go wyciągnąć, no nie mogę. To jest Epiphany tak w ogóle. Ta Epiphany działa, bo działa, no ale nie jest to zdecydowanie moim zdaniem cud. Średnio, no średnio jest to trochę, może to kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. Może w Firefoxie inaczej się to będzie zachowywać. W każdym razie, no mnie to trochę tak jest. Teoretycznie to ma, no to ma ulepszać, tak? Ten widok jest podobno ulepszony, ale widzicie co się stało, tak? Że za pierwszym razem jak odpaliłem, pokazało mi tylko jedno okienko, musiałem przewinąć całe ekrany, no, żeby mi pokazało te trzy. Teoretycznie to jest ulepszenie, bo każda aplikacja jest tutaj jakoś wyświetlona dodatkowo i można sobie tymi okienkami tego zarządzać, na przykład przerzucać na inny ekran i tak dalej, nie? No ale to jest jeszcze, myślę, wymaga dopracowania. Fajna funkcja teoretycznie, no ale tak jest. Kolejna rzecz, która mi się tutaj niezbyt podoba, też nie pamiętam, czy szczerze mówiąc w 7 to było, w 5 chyba było. Mianowicie jak mamy jakieś aplikację pełnoekranową, to nie jesteśmy w stanie wrócić do pulpitu, bo nie ma gdzie. Nie wiem, może tutaj mam kliknąć, tak? No jak klikam tutaj, to niestety mi się odpala kolejna rzecz. Ktoś chyba zapomniał o tym, żeby była możliwość wejścia do pulpitu, po prostu zminimalizowania wszystkich okien naraz. Nie da się, po prostu się nie da. Być może jest to jakiś skrót klawiszowy, który to zrobi, ale no niestety, no średnio, powiem tak. Fajnie by było, jakby można sobie było kliknąć tutaj po prostu, tak jak w Windowsie jest, nie? Klikasz na końcu paska i przechodzi ci do trybu pulpitu, albo masz podgląd pulpitu, bo tak to jest, no klikanie dodatkowe, albo zamykanie okienek i tak dalej. Klawisz super został przemianowany, tak? I w tej chwili, jeżeli naciśniemy sobie klawisz super, albo jak się tam meta, różnie to nazywają, otwiera nam się takie tutaj menu. Nie jako pomoc, powiedzmy, ze skrótów klawiszowych. Teoretycznie powinna być Alt F1. Teoretycznie można to zmienić, ale no teraz nie mam skrótów klawiszowych podglądu. No tak średnio, powiem to tak, tak średnio, jeżeli chodzi o wygodę, nie? Sterowniki, tak jak powiedziałem, stery są zainstalowane, 550 automatycznie działa, wszystko fajnie. Co do sterów, to niestety jest tutaj duży problem, czegoś brakuje, bo teoretycznie CUDA są zainstalowane, te do rdzeni Nvidia, tak? Do wspomagania przed NV encodera, nie? Tylko ja sobie przechodzę tutaj na wyjście, przechodzę sobie na zaawansowane nagrywanie i niestety nie mam tutaj NV encodera, mimo że stery stoją i pakiet CUDA podobno jest. No jakiegoś pakietu tutaj zabrakło, tak? Jeżeli chodzi o oprogramowanie, dodałem sobie tutaj Obsidiana z Flatpaka, dodałem sobie tutaj Superposition, no i tu pracuje, tak? To nam po prostu pracuje. Słuchajcie, to co narzekałem przez ostatnie dwie wersje, 6, 7, ograniczenie na maksa było, jeżeli chodzi o sklep z oprogramowaniem, tak? Wycięli po prostu wszystko. Nie wiem, dlaczego mi się tutaj ikonki przestały ładować. Chyba kolejny bug mamy, coś mi się wydaje. I jest dodane standardowo, aha, instalowanie aktualizacji, no dobra, mniejsza z tym. Aktualizacja była robiona jakiś czas temu, znaczy z godziny temu. Następna aktualizacja jest, widzę tutaj, tak? Dobra, teraz teoretycznie nam to wróciło, jeszcze nie. No widzicie, no wymaga to trochę dopracowania, powiem to tak. Pewnie niedługo wypuszczą 8.1. W tym razie sprawa jest taka, mamy tutaj dodanego pełnego Flathuba, czyli wszystkie flatpaki są obsługiwane. Nie jest to tylko ograniczone do ich bezpiecznych aplikacji, tak jak było w 7, nie? 6, 7, że nie było w ogóle tutaj softu. Wszystko wróciło do tego, co jest. To jest naprawdę duża zmiana i fajnie, że coś takiego nam tutaj istnieje. No, wyszukuję sobie na przykład tutaj LibreOffice, teoretycznie jest darmowe i tak dalej, bo o tym podziale już kiedyś mówiłem, nie będę wspominał jeszcze raz. Popatrzcie się na to, mamy tutaj wybór Flathub, ewentualnie wersję systemową, tak? Przy Flathubie jest oczywiście informacja, co, gdzie. Jak. Dobrze to też będzie widać jedną rzecz. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo rzeczy z Flathuba, tak? Bierzemy sobie Google Chrome, które jak wiadomo nie jest zrobione przez Google'a, tak? To jest pakiet pakowany przez kogoś tam. Od razu mamy informację, ile to mniej więcej będzie zabierało, Flathub i tak dalej, i tak dalej. No i tu jest informacja, wrapper is not verified by Google, bla, bla, bla. Ale w każdym razie w 6 i 7 w ogóle tych pakietów nie było. Nie było Gimpa, nie było Blendera, chyba nie było Google Chrome, nie było nic. Bo wszystko było wycięte w ramach bezpieczeństwa. Całe szczęście to przywrócili. Jeżeli chodzi tutaj o kolejną rzecz, zmień tapetę, zobaczmy sobie tak. A to teraz się odpala w ten sposób, dobra, no. Dziwne jest to, że daję sobie, nie wiem, zmień tapetę i pojawia mi się okno wyglądu. No to tych ustawień, szczerze mówiąc, nie widziałem. Znaczy widziałem je na screenach, ale nie widziałem ich tutaj. Dziwnie się do tego wchodzi, trochę mówiąc, no bo tak, tapetki, no parę tam nowych jest. Mamy ten wygląd, dajmy sobie ciemny, zobaczymy jak to wygląda, spoko. Kolory schematu, oczywiście to wiadomo, że jest ok, niech będzie tak. Zmniejsz ruch, czyli wyłącz animację, pokazuj paski przewijania. To jest też kolejna funkcja dla osób z niepełnosprawnościami, tak? Słuchajcie, ustawienia tekstu, no to płynne ustawianie tekstu, zarąbista rzecz, naprawdę. Za to jest mega, mega, powiem tak, plus, bo czasami po prostu przydałoby się to powiększyć, a nie uszczurać ustawień, DPI, czcionek, się z tym chrzanić na maks, nie? Z drugiej strony, po co jest to uwypuklone aż tak tutaj? No okej, no fajnie by było mieć tu ustawienia dźwięku, ustawienia grafiki, a nie na przykład wszystko zrobione pod osoby niepełnosprawne. Słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, to super, naprawdę fajnie, że deweloperzy o to dbają, ale to jest moim zdaniem przesada po prostu, bo tu wszystko jest de facto dla tych ludzi, a takich bardziej potrzebnych rzeczy pod ręką nie ma. Po prostu te rzeczy tutaj, no niestety, nie? Tak jak ja powiedziałem, przydałoby się obsługa do Wi-Fi, obsługa do Bluetooth, a tego nie ma. Dock panel, tak jak widać, możemy go sobie pomniejszyć, powiększyć. Takie rzeczy standardowo. Wielozadaniowość, ustawienia. Normalnie mamy tutaj tak, iż odpalamy sobie jakąś aplikację, oczywiście nie ma ćwiartkowania, szkoda, że tego nie wprowadzono. Brakuje mi wszystko minimalizacji, kurde, no ale co już, dobra, takie założenie systemu. W każdym razie nie ma ćwiartkowania, lewo, prawo, dół też nie reaguje. Tak to jest zrobione tutaj w Pantheonie. Możemy sobie ustawić, który róg na przykład co tam może robić, tak? To też jest przydatne przy gestach, załóżmy. Ja tam gesty sobie próbowałem, testowałem na malutkim ekraniku. Chodzą, no jest ok, jest całkiem po prostu w porządku, dużo lepiej niż na GNOME. Zmienił się też trochę ekran powitalny, ale tam nie ma wiele rzeczy, więc nie będę wam tutaj już głowy, że to będę zawracał. Przejdźmy sobie do aplikacji i tutaj przejdźmy do OBS-a, który jest we Flatpaku. No i mamy zarządzanie rzeczami z Flatpaka. Fajna sprawa, nie musimy instalować dodatkowego Flatseala albo na przykład Warehouse'a, tak? Tylko możemy to zrobić bezpośrednio tutaj z poziomu systemu. To jest też jak najbardziej na plus, po prostu dużo nam temat ułatwi, na przykład dodanie OBS-owi dostępu do katalogu domowego, tak? Więc tu jest naprawdę ok. Dobra, to mamy omówione, przejdźmy sobie do sesji Wayland. Dobra, teraz mamy teoretycznie sesję Wayland, teoretycznie powiem tak. Ok, no widać, że jest, sterowniki widać, że są krojone, jest załadowane, wszystko nam tutaj ładnie gra, ok. Cała reszta wygląda dokładnie to samo. W tej sesji teoretycznie jest to sesja bezpieczna, nazywana przez deweloperów. Jakakolwiek aplikacja, jeżeli będzie wymagała na przykład dostępu do mikrofonu, do dysku twardego, w sensie katalogu użytkownika, tak? Ewentualnie do czegokolwiek innego, będzie się tutaj po prostu o to pytać. Proszę bardzo, odpalam OBS-a. No i mamy tutaj pytanie od razu o udostępnienie nam danego tu monitora czy okien, tak? Możemy sobie wybrać dane okno, tylko na przykład nie musimy całego tego. Dajmy cały, ok, share, działa. Dobra, tu jest OK, programowy, moment. Ale damy mu ustawienia przecież zaawansowane chyba tam, tak? Może ten flatpak jest uszkodzony, nie mam pojęcia. W każdym razie też nie ma rzeczy do NVIDII. Widocznie pakiet jakiś jest niedoinstalowany. Teraz tak, dostępność do sieci, jaka tu jest, katalog jest pusty. Teoretycznie tam w X11 mi to normalnie działało. Jak widzieliście, normalnie się połączyłem, więc trzeba by tu pewnie wykombinować znowu z ustawieniami. Tak to wygląda, odpalmy sobie tutaj tego Epiphany, to jest Epiphany chyba. Ok, no bo 3 okna tam odpaliłem, zgadza się. Ciekawe, czy to będzie też podskakiwać. Zobaczmy sobie. Po co to jest? Nie wiem, żeby człowieka zdenerwować chyba. Niepotrzebnie to zupełnie zrobili moim zdaniem. Odpalmy sobie WebGL Aquarium. Na X11 jest 30 FPS-ów na Epiphany. Ale to... A tu jest znowu 40, tak? No nie, 30 jest. Znaczy, to nie jest kwestia NVIDII. Tutaj jest kwestia tego, że ta przeglądarka jest trochę niezbyt dobra. Powiem to tak. Na Firefoxie powinno nam tutaj ładny temat sobie... pracować. Zobaczmy jeszcze raz, może teraz cała sieć ruszyła. Przepraszam, wycofuję. Sieć nagle działa. No działa. Teraz działa, czy wymagało to trochę czasu, powiem tu tak. Działa, łączy, wszystko jest elegancko, spoko. Czyli sieć mamy ogarniętą, ale od razu powiem, że przed zainstalowałem Samby i NFS-a, to mi nie chodziło, bo coś pół godziny czekałem i niestety się nic tutaj nie pojawiało. Podsumowując, no pracuje się, powiem tak, ja sobie siedzę od rana dzisiaj na tym wczoraj to postawiłem, ale dzisiaj rano sobie siadłem, zacząłem to powiedzmy oglądać, przeglądać i tak dalej. Sam desktop się nie wiesza, programy pracują, tak? Programy działają tak, jak mają działać. Widać, że są małe takie niedoróbki, ale to zostanie pewnie poprawione w wersji najnowszej. No widać, że te ikony się już skeszowały i jest w porządku. Może to jest kwestia repozytoriów, które pewnie są teraz zawalone, bo dużo ludzi po prostu zaczyna ściągać i testować ten system, nie? To jest normalne po wydaniu tak dużego, po wydaniu takiej dystrybucji linuxowej, nie? Z rzeczy, które mi się tutaj niezbyt teges, to jest ta ikonka, kurczę, tutaj. No okej, aktualizuj wszystko, dobra, miesza z tym. Ale chodzi o to tutaj, że jak nie ma powiadomienia, to mamy tutaj taką ikonkę, o właśnie taką jak teraz. I która moim zdaniem jest trochę myląca, tak? Bo no teraz się kapnąłem dopiero, że jedna aktualizacja się tutaj pokazuje. Ta ikonka powinna być troszeczkę inna, ale to jest moje czepiastwo się, tak? Ctrl R, T, Alt F. O, tu się robiło chyba ten okno w oknie, tak? Pamiętacie, o co chodziło tutaj mniej więcej? Tak, tutaj schowałem, no. Jak widać, mamy tutaj okno w oknie, dalej jak najbardziej temat tutaj po prostu pracuje, nie? Trzeba, pewne rzeczy na pewno muszą być dopracowane. Pewnie z tym porządek zrobią. Pod spodem Ubuntu kernel 6.8. Jeżeli chodzi o zainstalowane, to po instalacji ten system miał 7 GB. Jak Ubuntu ma 15, tak to miało 7, więc naprawdę jest dużo, dużo lepiej. Czy jest stabilne? Nie wiem, no to można po 2-3 tygodniach powiedzieć, tak? Natomiast samo zachowanie jest całkiem spoko. Jak widać, sesja Waylanda działa. Jak to się będzie zachowywać po dłuższym czasie? Nie wiem, nie mam po prostu pojęcia. Trzeba to dopracować, trzeba poczekać po prostu moim zdaniem na pierwszy service pack, który się na pewno pojawi. Minus wielki taki tego całego systemu, że nie było publicznej bety, bo ludzie by to po prostu przeorali od góry do dołu, lewo na prawo, a w ten sposób to przeorali to tylko ci, którzy za to zapłacili. Różnie może być, ja bym poczekał na serwis paka po prostu, zanim to się rzucę na ten system, bo jest fajny i tak dalej, bo to, co mi powychodziło, załóżmy tutaj, to jest kwestia paru godzin sobie siedzenia, pracy i takich moich spostrzeżeń na NVIDII. Jak to działa na innych kartach, jak to się na innym komputerze zachowuje, nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, Elementary OS 8, jak to jest C, zapraszam jak najbardziej. Chociaż jeszcze raz powiem to po raz kolejny w ciągu 5 minut ostatnich. Wstrzymajcie się do pierwszego service packa, to jest moja opinia, bo naprawdę nie jest to prawdopodobnie mocno przetestowane. Mogą być bugi i no lepiej poczekać, ewentualnie na opinię innych ludzi. W każdym razie, słuchajcie, ja dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że komuś się ten filmik przydał, tak? Dziękuję za każde wsparcie, jakie okazujecie tutaj temu kanałowi. Czy łapkowe, czy oglądalnościowe, czy udostępniając to innym ludziom, materiały i tak dalej, finansowe także jak najbardziej podziękował wielkie ten. No i co, i widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuksa. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć.